Siema, siema, witam w Battlefroncie 2. Prawdopodobnie w największej aktualizacji w tej grze mamy już Felucję, mamy klona Commandosa, mamy nowe tryby, powiedzmy single player, takie offline i wszystko sobie przetestujemy, ale najpierw mam dla was challenge. Zrobimy sobie z okazji tego update'u taki mini maraton. Jeśli będzie 500 łapeczek pod tym odcinkiem, wrzucam od razu kolejny. Będą tutaj wszystkie tryby dzisiaj pokazywane. Ta Felucja, Commandos i wszystko, co tutaj się zmieniło. Więc 500 łapeczek, kolejny odcinek, później znowu 500 i kolejny i tak do końca dnia. Zobaczymy, ile damy radę. I też zapraszam na streamka na Twitchu. Wieczorem będziemy grali głównie w Battlefronta 2, więc ja się jaram bardzo. Myślę, że będzie super. Jeszcze nie widziałem tej Felucji, ale to zobaczymy pierwsze wrażenia właśnie teraz. No i dajcie znać, jak wam się oczywiście podoba ten update, co jest fajne, co niekoniecznie, ale myślę, że super rzeczy tutaj dostaliśmy. Na początku możecie sobie sprawdzić, że jest tutaj klon Commandos, wyładowanie, skupienie bojowe i moduł, czyli taka jakby salwa, informacja o zdolnościach. I też możecie sobie zobaczyć, jak wygląda, ale to już odcinek o tym klonie Commandosie był. Na spokojnie możecie sobie do tego powrócić, chociaż już teraz będziemy grali na całego na żywo, więc jest spoko. Materiały z Gamescomu o tym Commandosie były. Później tak, mamy tryby. Jeden gracz. Czy tu mogę sobie wbić? Kampania, szybka akcja i arcade. Okej, czyli tutaj mamy instant action. I mamy arcade'a. A szybka akcja. To jest to. Arcade. Samouczek, własny arcade. Zobaczymy, gdzie jest co-op. Też jest ciekawe. Później wchodzimy w online. Mamy bohaterów. Dobra, tu się nic nie zmieniło. Mamy szturm. Też się nic nie zmieniło. I operacje. Kooperacja. O, tu jest kooperacja w operacjach. Czyli coś tutaj wyleciało. Natarcie wyleciało? Albo konwój. Chyba konwój wyleciał na razie. Może później będzie dodany, tak mi się wydaje, że wyleciał konwój. Czyli tutaj mamy kooperację na 4 graczy. Spoko, ale to jest w sumie też online. Czyli tak, najlepiej sobie sprawdzić na jednego gracza tą Felucję. Dobra, sprawdzamy Felucję na pierwszy ogień. Jak to wygląda? Szybka akcja, czyli instant action. Żeby nie czekać właśnie na jakieś tam supremacje, na jakieś większe tryby, to od razu sobie włączymy Felucję. Poziom trudności. A niech będzie ekspert. Długość rundy. No długa. Pogramy długo. Zobaczymy, ile to w ogóle trwa. Punkty bitewne, szybko, wolne. No może być szybko akurat tutaj. Drodzy bohaterowie, jak najbardziej. I to jest w miarę tyle, co mogę zrobić. Separatyści czy Republika... A nie, Republika Galaktyczna. Będziemy grali klonem Commando oczywiście. No to gramy. Czyli tu można sobie sprawdzić, właśnie macie update i nie musicie grać jakoś tam online, żeby zobaczyć sobie mapkę. No i super. Super. Bardzo mi się to podoba. Nie będzie takiego tłoku, że po 2 godzinach dopiero sobie zagracie na Felucji. Tak samo możecie w kooperacji i na supremacji, jeśli już chcecie troszkę poczekać. Tam jest normalna rotacja tych wszystkich mapek. Chociaż nie jest to dużo, ale no te supremacje troszkę trwają, nie? Więc na pewno tam chwilkę będzie trzeba poczekać, ewentualnie anulować i czekać właśnie na Felucję, ale teraz to będzie zatłoczono. No, wygląda pięknie, kurczę, pierwsze wrażenia teraz. Zobaczymy, jak się gra w ten instant action na wyższym poziomie, bo grałem chyba tam był na domyślnym średnim, na Gamescomie. I wtedy na Geonosis to było. Dobra, klon Commando jest na... za tysiaka akurat w tym trybie. Okej, weźmiemy sobie specjalistę. Weźmiemy na razie tego. No i rozpoczynamy. Nie ma czasu na pogawędki.
Separatyści namierzyli stanowiska dowodzenia chroniące... No proszę państwa. No proszę państwa, to jest to. To jest to. Nie no, wygląda obłędnie. Mam nadzieję, że YouTube jakoś wam to przedstawi. Dam wyższą rozdzielczość i wyższą jakość, ale tu jest tyle szczegółów. To wygląda tak pięknie. Ej, masakra. Tu czapki z głów za tą mapę. Sobie tak... może na razie zrobimy przechadzkę. Zyskaliśmy stanowisko dowodzenia F. Ja cię kręcę. Ja cię kręcę. No. To jest to. Jak na trailerze. I no... jak w filmie to wiadomo. Wygląda epicko. Naprawdę wygląda epicko. Tu nawet bym się nie przyczepił do żadnych kolorów. Ciekawe czy to... O, zobaczcie, że to wybucha. To są trujące gazy. Takie jak Bosk na przykład wysyła. Ale piękne efekty. No sztos, jak to oceniacie? Pierwsze wrażenie. Mogę też HUD-a oczywiście wyłączyć. W sumie może to zrobimy, co? Dobra, będzie takie pierwsze wrażenie. Z Felusi, bez HUD-a. Wow. Wow. No super. No to gramy troszkę. To się... na razie będziemy przechadzać. Tutaj też ten gaz. Kurczę. Sporo tego trującego gazu. Czy to jest po prostu jakiś pył? Ale nie, tutaj... tutaj jest na pewno gaz. Tych roślinek. Ale to wygląda jak ray tracing prawie. Nie no, jestem bardzo zadowolony. Tutaj te roślinki się ruszają. Wow, po prostu wow, aż psikam z wrażenia. Dobra, myślę, że teraz już można włączyć HUD-a. Widzieliście jak to wygląda. Ale teraz zobaczycie jak wygląda ta szybka akcja już. Jak się po prostu tutaj gra. Kurczę, ale sztosik. No jestem bardzo pod wrażeniem. Wiem, że grafika to nie wszystko, ale no tutaj robi... robi bardzo dużo. No i zobaczcie, że tutaj na tym poziomie musimy bardzo dużo... chyba solo ogarnąć, bo ci przeciwnicy to będą tutaj srogo przejmować te punkty. Poszedł granat! Droid komando. No i na tym poziomie to nie będą w ogóle jarząbki. Psz, zobaczcie, Bosk jak mnie porobił. O jest, dobra, klon komando. Klon komando. Państwa, tu mamy tarczę. Tu mamy ten taki strzał. No i salwa tu jest pojedyncza z przeładowaniem. Sztosiwo, co? Ależ to jest sztosiwo. Tutaj się traci punkty? Nie, tam nie traciłem. Super cool. Dobra, z Boskiem będziemy walczyć. No ale widzę, że... nie ma przebacz tutaj z Boskiem. What? Ekspercik to tu będzie wyzwanie. Proszę, ja was, będzie tutaj wyzwanie. I to bardzo. Na razie tak na spokojnie podszedłem do tego, ale teraz przejmujemy. No, klon komando na Felusi. Kto by pomyślał. Stało się. Teraz to dopiero gra ożyje. No i oczywiście w grudniu dopiero będzie się działo to, co... jest najważniejsze w tym roku, czyli 9 epizod. Dobra, weźmiemy sobie to. Mamy słońce mega. Dobra, super.
Ale bohaterowie. O, jak Bosk na przykład, to on ciśnie tutaj ostro. Tego Boska to tu muszę do porządku doprowadzić, bo naprawdę się rozkulał. Kto tam jeszcze strzela? Ktoś z tyłu? Ale jest tyle detali tutaj. Można naprawdę zwariować. No ja żąbek mnie zabił. Ale no to już nie miałem zdrowia. Dzisiaj cały czas klonem. I to jest bardzo fajne, ten instant action. Możecie sobie pograć klonem do woli. I to w takim trybie, no powiedzmy, okrojonej supremacji, bo tutaj dobijemy do stówki i ona się kończy. Czyli zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, wreszcie Bosk zginął. No ale zaraz przyjdzie kolejny. Tutaj w tej chmurze jednak się traci zdrowie. Te salwy są trzy, nie? Bez klona komando to nie ma co wchodzić. Ewentualnie na bohaterze, nie? Ale mamy nowego wspierającego, więc się bawmy. Kurde, jakieś plecy chyba są. Dobra. Kurczę, jak cisną, nie? No to się nie ma co przejmować, tylko trzeba przejmować po prostu punkty. Tego eksperta to, żebym na wyrost. A tak się chyba sporo osób bało, że tu będzie bardzo łatwo w tym trybie. Ale łatwo to będzie na średnim i na łatwym poziomie, ale na tym? No super. Cisną, cisną panowie. Panowie żąbki. Ten jak mnie skroił. Ale ładnie, ta tarcza jest świetna akurat na boty. No dobra, tarcza jest kapitalna. Ja bym chciał zobaczyć jakieś inne punkty. Może spróbuję tam jakoś przejść. Ależ obłędnie to wygląda. Znaczy ja mogę sobie jeszcze włączyć... Większe pole widzenia, no pewnie, bo... Chyba mi się tutaj po prostu coś zresetowało. Dobra, zrobimy tak. Dobra, to jest nasza baza pod A. Chyba nie będzie tak źle, co? Spróbuję tam strzelżować. Kurczę. Spróbuję strzelżować punkt C. Na tarczy. O, tu są te grzybki. Powiem wam, że na razie nie zawsze widzę przeciwników, ale no to jest w sumie dobre, takie hardkorowe. Jakieś plecy będą. Ojojoj, co to mi wywaliło? O, mały. Dobra. Odwołuję. Myślałem, że coś środowiskowego. Ja tu wam gaz puszczę. Można też oczywiście z ręki walczyć z tym wibroostrzem. Kurde. Za dużo was było. To by trzeba w pojedynkę to ogarnąć. Ależ kapitalna walka. No i E już przejęli. Może nam się uda teraz A. Dzisiaj jeszcze bym zagrał w koopie z ekipą, jak już będzie. Ale no dajcie znać, co następnym razem byście chcieli zobaczyć. Pamiętajcie, 500 łapeczek i już filmik od razu będzie na kanale. Aktywność musi być. Takie święto. Nie ma lipy, proszę państwa. Nie można zawieść.
Republikę byście zawiedli, no. Niewybaczalnie. Dobra, i on się chyba już sparzy, co? Klon komando kontra droid komando. No, jednak klon komando daje radę, ale tamten też jest dobry. Ja bym chciał tutaj jak najwięcej terenów teraz. Nie dosięgłem. Jak najwięcej terenów zwiedzić. Mogę pójdę tu. Nie wiem, czy tam na C już byłem, chyba nie. Bardzo daleko. Chociaż nie, to C wtedy przejmowałem to. Chyba to jest najbardziej odległe, jeszcze B tutaj jest. O, czyli C to jest ten rzeźnicki punkt. To jeszcze B sprawdzimy, jak wygląda otoczenie. Kurde, jaka moc jest w tej mapie. No jestem zachwycony, co by tu nie gadać. Dla fana Star Warsów to tu się podziała naprawdę magicznie. Nie możemy tak tracić stanowisk dowodzenia. Tu się podziała. A, to jest na tym mostku. No to, już większość widzieliśmy. Zobaczymy, jak to będzie też w Supremacji i później może w Galaktiku, bo chyba w Galaktiku na razie... Chociaż... Czy jest to w Galaktiku? Możecie mi powiedzieć. Możliwe, że jest w Galaktiku. Dobra, teraz jakbym przejął B, może jeszcze jakoś to wygramy, ale będzie ciężko, bo te jarząbki nie dają rady za bardzo. Dobra, zyskujemy posiłki, czy coś. Ale ładny fragens. Tutaj obiłem go ładnie. Asysta, no będę bronił na tym punkcie, chociaż... Przyjdzie ekipa, to będzie ciężko. Już przychodzi. Kurde, nade za nade'em. Tough move. Kurde, prawie go dosięgłem. On cały czas na tarczy tutaj. No, jest ciekawie. Najdzik świetny, jeszcze drugi. Dobra, rewelka. No, widzę, że cały czas stara się bronić taki bohater. Po prostu defensywnie sporo gra. Posiłki mamy 12%. Ale długie to będzie. Czyli rozgrywkę by można też... Na średnim i średnim. To myślę, że jest taka normalna dla większości graczy do przejścia, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, że... Które tam atakują C? Że na średnim to raczej damy radę i jak będzie krótsza, to też... Będzie można to sprawdzić. No myślę, że teraz tak. Zrobimy sobie właśnie na średnim i krótszą rozgrywkę. Dobra. 64, bo to raczej przegramy, nie? To raczej przegramy, chociaż teraz zyskujemy. No ależ to jest... Rewelka, rewelka. Takie mapy co miesiąc i mamy grę roku, nie? Ale serio, jakby takie mapy były co miesiąc, to by był obłęd jakiś. Ale tak się robi gierki dobre, no. Trzeba, po prostu trzeba. Nie ma innej drogi, proszę państwa. Trzeba takie dodawać mapy. Nie ma odpoczywania. Ja trochę powalczę, 18%. Tutaj mnie chyba jeszcze nie było na tym respie. Super cool. Seria 18? Nieźle. Dajcie znać, jaką mieliście na ekspercie, jak już graliście. No pewnie z milion, co?
I to bohaterem przecież można grać. To będzie klapa za chwilę. Dobra, tarcza jest. Zostań ze swoją drużyną. Na chwilę skitrał. Ale cisną. Panowie jarząbki. Ojojoj, dostałem znajda. To jaka ta seria była? Stanowisko Aurek nie jest już pod naszą kontrolą. A tutaj nie ma. Nie ma wyników jakby, nie? Bo jesteśmy sami. Spoko. Kurde, D przejęli. Ale pięknie. Ciekawe jakie wasze wrażenia, bo mi się bardzo podoba. Ale oczywiście jest dużo szczegółów, co jasne. Z drugiej strony no, jest rewelka. Wiadomo, w multiplayer jak jest dużo szczegółów, to nie zawsze wszystko widzimy, ale myślę, że ta jest gra bardziej nastawiona na fanbase, na odczucia i no, klimat Gwiezdnych Wojen jest zachowany i bardzo arkadowy. Też model rozgrywki, nie? To ma się po prostu fajnie strzelać, miło w naszym ulubionym uniwersum obok Wiedźmina. No, Star Warsy, Wiedźmin to są naprawdę petardy. Wiadomo, jest mnóstwo innych gier, ale jeśli chodzi o uniwersa, no, robi wrażenie. No i co, nie można było tak na premierę? Nie można było? Można było. Mam nadzieję, że to nie ostatnia mapka. I będą jeszcze jakieś, nie wiem, oryginalnej trylogii nawet. No wiadomo, że będą z 9 epizodu, ale... Po grudniu, żeby to nie był koniec. Po grudniu, żeby to nie był koniec, to... Będzie totalny sztos. No wychwalam, ale no... Jak mam co, to się cieszę, że mogę co wychwalać. Mam co wychwalać, bo kurczę... Dawno tak nie byliśmy zadowoleni w tej grze, nie? 88. To ja sobie zagram jakimś bohaterem, co? Skywalker. Wreszcie zrobić użytek ze szkolenia. Kawałek on daje rady. 870. Już na końcówkę, ale ten wydłużony jakby tryb, no troszkę trwa. Ciekawe jak ten króciutki. Sprawdzimy następnym razem. To będzie taki długi odcinek teraz wprowadzający. Ale jak dacie radę z aktywnością, to wszystko będzie. Patrzcie, co zrobili z bohaterem. Patrzcie, co zrobili z bohaterem. To jeszcze... Jody, szukasz Jody. Joda, szukasz Jody. Masakra, jak bijemy na pełnej, na ekspertów... No koniec. Jak na multi. Nawet szybciej się tutaj ginie, bo jest skomasowany atak. Nie wiem, czy to nie jest mapa, chociaż no, bohaterami też chyba się da rada, ale na klona komando jest spoko. Dosyć otwarte nawet przestrzenie. Nie ma jakiejś takiej ogromnej snajpy też, bo są szybko łatane, nie? Ale no ten Maul z ekipą? Jest jakiś pogrom. Przegrana. Brawo, kapitalna mapa, fajny tryb, żeby sobie przetestować.
Wynik 27 i też otrzymujemy kredyty, więc nie jest źle. Opuść tryb. Też nie jest źle, że nie dostajemy kredytów. Tam na tym koopie online'owym jakby, 4 osoby, normalnie się wbija punkty do żołnierzy i tak dalej, więc normalnie progresujemy. A tutaj mamy tylko taki arcade jakby na kredyty, także fajna sprawa. 500 łapeczek, widzimy się jeszcze dzisiaj. Dzięki wielkie i niech moc będzie z wami. A teraz wciśnij subskrypcję. Do it.